Witam Was, moje drogie, kochane wagi. To będzie nasze czytanie tygodniowe. Będziemy rozkładać karty na pracę, na finanse, na sprawy takie materialne. Zaczniemy od tych spraw materialnych najpierw. Praca, finanse i co ogólnie? Patrzcie, dwie karty mi wyskoczyły. 8 pentakli i 10 pucharów. Powinniśmy zatrzymać, zatrzymajmy te karty w takim razie, one wypadły. Także sprawy finansowe, sprawy materialne, a zakończymy na sprawach miłosnych, wagi. Będziemy się również skupiać na sprawach miłosnych. Także sprawy zawodowe, sprawy finansowe na najbliższy tydzień dla wagi. Co nam chcą karty powiedzieć na najbliższe 5 dni? Te 5 dni, w których my musimy iść do pracy. Także mamy 7 buław, kapłankę, 5 mieczy, rycerz buław, ok, i 7 pentakli. Kochani. Dwie nasze karty, które wypadły, chciałam wyciągnąć tylko jedną, natomiast wypadły dwie karty i to nawet w miarę fajne karty. I to jest na nasz cały tydzień związany z pracą, z finansami, z tym, co robimy, z takimi przyziemnymi sprawami. No, pierwsza karta, 10 pucharów, karta spełnienia, zadowolenia, dobrych relacji, równowaga w pracy, życie prywatne i tak dalej. Do tego mamy 8 denarów, która mówi o pracy i doskonaleniu się w czymś. Także w tym tygodniu możecie być bardzo zaangażowani w swoją pracę. Jeżeli nie lubicie swojej pracy, to możecie być zaangażowani w swoje hobby. Coś, co lubicie spędzać czas i robić coś, co lubicie, po prostu coś, co lubicie robić. I na tym będzie coś, co przynosi Wam dużo radości i takiego spełnienia. Także na tym w tym tygodniu możecie się skupić. Niekoniecznie to musi być praca, to może być praca nad sobą, to może być praca nad jakimś hobbym, coś, co lubicie robić, albo Wasza faktyczna praca. Dacie z siebie wszystko i będziecie szczęśliwi. Ale do końca tak nie jestem pewna na ten temat. Skupiając się na tych dwóch pierwszych kartach tutaj, to ogólnie jest, te karty mówią o spełnieniu poprzez ciężką pracę. Twoje zaangażowanie, praca nad doskonaleniem umiejętności będą prowadziły w tym tygodniu do dużego zadowolenia w życiu zawodowym. Tu jest harmonia i sukces, równowaga i rozwój, ale już się powtarzam. Także tutaj może być jakaś satysfakcja z Waszej pracy. Wy możecie będzie rozwijać swoje umiejętności, które też Wam przyniosą dużo radości, dobre relacje i ogólnie stabilność finansową. Także podsumowując te dwie karty, pozytywny okres w pracy, finansach, gdzie ciężka praca, Wasze zaangażowanie, dobre relacje będą przynosiły Wam spełnienie, satysfakcję zawodową i finansową. Także coś, co robicie, przyniesie Wam satysfakcję w tym tygodniu. No ale skupmy się, co nam ten tydzień przynosi. Pierwszą kartę mamy 7 buław. To jest karta obrony swojej pozycji, ta karta. Możemy być uparci trochę. W tym tygodniu. Będziecie bronić swojego stanowiska, swoich pomysłów, swoich osiągnięć przed konkurencją, przed krytyką. To jest karta determinacji, która wskazuje, że macie wykazać się determinacją w tym tygodniu i wytrwałością w obliczu jakichkolwiek przeszkód. Tylko mamy kapłankę. Kapłanka mówi o intuicji. Macie zaufać również w tym tygodniu swojej intuicji, wewnętrznej mądrości. Jeżeli będziecie podejmować jakieś ważne decyzje, intuicja Was poprowadzi. To jest karta tajemnic, ukrytych informacji. Może będziecie musieli przeanalizować, jakąś zrobić głębszą analizę i zrozumieć, co się dzieje w Waszym życiu zawodowym. No i mamy tą niefajną kartę 5 mieczy, która mówi o konfliktach, napięciach w miejscu pracy. Tu mogą być jakieś trudne sytuacje, tam gdzie pracujecie. I to jest ogólnie karta trudnych lekcji. Także w tym tygodniu będziecie musieli się
również nauczyć trudnych lekcji związanych z porażkami lub niepowodzeniami. Tu mogą być jakieś niepowodzenia, ale macie się nie poddawać. Macie się nie poddawać. Każdy musi przyjść jakieś trudne lekcje w naszym życiu i w tym tygodniu będą jakieś trudne lekcje, będą jakieś nieporozumienia, ale wy macie po prostu trzymać się tego, w co wierzycie i kierować się intuicją. Rycerz buław, działanie, entuzjazm, szybkie zmiany. Tu może dojść w waszej pracy do jakichś szybkich zmian, do podejmowania jakichś szybkich decyzji. Uważajcie, bo rycerz buław mówi, a nie robi. Także to jest taka osoba, nie bądźcie taką osobą, że coś obiecujecie, coś mówicie, a tak naprawdę nie będziecie tego robić. 7 denarów. Ocena postępów. Pod koniec tygodnia powinniście po prostu spojrzeć na ten tydzień i spędzić trochę czas na jakiejś refleksji, na popatrzeniu, co dokonaliście w tym tygodniu. To jest również karta cierpliwości. Oczekiwanie na wyniki swojej ciężkiej pracy. Także łącząc te wszystkie karty, o czym te karty mówią? Walka i obrona. 7 buław, 5 mieczy. Będziecie musieli bronić swojej pozycji i stawić czoła konfliktom, napięciom w pracy. To może być tutaj, może być trudno. Powiedzmy poniedziałek, środa, tutaj coś będzie wymagało waszej determinacji. Ukryte informacje. Także może wtorek. Konieczność polegania na własnej intuicji, na głębszej analizie. Odkrywanie takich ukrytych informacji, zrozumienia bardziej subtelnych aspektów. Coś w tym stylu. No i pod koniec, może czwartek, piątek, będziecie działać. Będziecie mieć, poczujecie taką energię do działania, dynamizm do działania. Będziecie gotowi do podejmowania ryzyka i inicjatyw. Coś, co będzie prowadziło do szybkich zmian. Natomiast jest również ważne, żebyście mieli trochę czasu, aby ocenić swoje postępy i być trochę cierpliwym w oczekiwaniu na wyniki swojej pracy. Także to będzie czas taki, może trochę spowolnienie, gdzie wy będziecie musieli trochę poczekać na to, żeby zobaczyć wyniki swojej pracy. Wy w tym tygodniu możecie walczyć o swoje stanowisko. Będziecie może musieli stawić czoła konkurencji, jakiejś krytyce, ale wykażecie się determinacją. Będziecie się bronić. Macie zaufać tej intuicji. Tu będą konflikty i lekcje w tym tygodniu, ale wy również będziecie bardzo dynamiczni, będziecie mieć tą energię i pasję do działania, będziecie tym motorem napędowym może w swojej pracy. Tu mogą być ogólnie dynamiczne sytuacje, jakieś szybkie zmiany w waszym życiu. No i macie być cierpliwi, oceniać własne postępy. Także tydzień pełen wyzwań, pełen energii, możliwości. Kluczem tutaj będzie obrona własnej pozycji i zaufanie swojej intuicji. Powinniście wziąć również jakąś naukę z tych konfliktów oraz cierpliwości. Trochę cierpliwości w oczekiwaniu na rezultaty własnej pracy. Zobaczmy, dlaczego mamy 7 buław. Dlaczego macie się bronić? Macie kontrolować swoje emocje, drogie wagi. Nie macie być aż za bardzo wybuchowymi. Macie siebie kontrolować. Macie tą siłę, żeby po prostu siebie skontrolować, swoje zachowania. I mądrość. Mamy papieża na kapłance. To jest wasza duchowość, wasza intuicja. W to, co coś wierzycie, będzie w tym tygodniu bardzo ważne dla was. Pracy tu jakieś konflikty, ale macie się nie zniechęcać. Mamy dwa razy, wy jesteście masterami w swojej dziedzinie wagi, także nie macie się przejmować konkurencją. Rycerz buław? Mi się wydaje to wy. Wy możecie zacząć, macie troszeczkę spowolnić, macie troszeczkę spowolnić i zachowywać się jak królowa pentakli. Zajmować się swoimi sprawami może trochę wolniej, może nie podejmować jakichś szybkich decyzji. Na samym końcu, dlaczego ta cierpliwość? Tak, tu będziecie musieli jeszcze trochę na coś poczekać, może na jakieś wiadomości, jeżeli chodzi, nie wiem, o pracę, o wypłaty i tak dalej, także ten tydzień was również będzie trochę uczył cierpliwości. Także zdecydowanie kontrolujcie swoje emocje, wszystko będzie ok. Wy będziecie zadowoleni pod koniec tygodnia, ogólna energia jest zadowolenia z tego, co robicie.
Ale macie również być cierpliwi i macie kontrolować swoje emocje. Także taka to jest wiadomość, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, materialne, pracowe na ten tydzień. Drogie wagi, przejdźmy do naszych czytań miłosnych. Zobaczmy, co w uczuciach uwagi na następny tydzień. Jakie tutaj, co tutaj się będzie działo w sprawach uczuciowych na następny tydzień dla wagi? Waga, następny tydzień, sprawy uczuciowe. Zobaczmy, co dla wagi. Osiem buław. Mak. Papież. Co ten papież tak wychodzi? Królowa buław. 10 buław. 6 pucharów. 4 buławy. Rycerz pentakli. I 6 buław. Słuchajcie, wagi, wy możecie, mi się wydaje, że do tej pory wagi wyczujecie jakiś ciężar na sercu, macie ciężar, tu jest jakiś ciężar na waszym sercu, jeżeli chodzi o wasze uczucia, to jest te 10 buław, ale mi się wydaje, że w tym tygodniu przestaniecie się przejmować tym ciężarem na waszym sercu. Także tak, dużo się będzie działo, komunikacja, podróże. Tutaj się coś tutaj będzie dużo działo, jeżeli chodzi o wasze emocje. Może jakaś komunikacja z kimś. Natomiast wy poczujecie takiego powera. Wydaje mi się, że wy będziecie, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, bardzo zdyscyplinowane. Wy będziecie kreować to swoje życie uczuciowe. Wy poczujecie, że to od was zależy, jak to wasze życie uczuciowe będzie wyglądało. Dlatego mamy papieża. Ja dołożę jeszcze później karty, żeby to wyklarować, ale papież dla mnie to są związki. Papież dla mnie to jest coś tradycyjnego, co wy oczekujecie. Mi się wydaje, wagi, wy będziecie się komunikować na temat tego, że ja po prostu chcę moje życie uczuciowe, żeby tak wyglądało, jak miało wyglądać. I mi się wydaje, że ja chcę to tradycyjne życie, ja chcę ten tradycyjny związek. Nie wiem, czy wy będziecie to komuś komunikować i mówić, wagi, ja nie popuszczę, ja po prostu chcę takie życie, ja chcę mieć po prostu męża, żonę, związek, na którym mogę polegać, a jeżeli tego nie będę miała, to dziękuję, do widzenia, jestem magiem, to sobie sama stworzę takie życie jako waga i nie potrzebuję nikogo dookoła w takim razie. Wy będziecie mogły być bardzo wybuchowe, wagi, i trudno będzie was zatrzymać, ponieważ wy tutaj wyglądacie jako królowa buław i królowa buław po prostu... Nikt królowej buław nie będzie mówił, co ma robić. Królowa buław idzie do przodu i nie jest zainteresowana bzdurami. To jest królowa, która ma dużo pasji, jeżeli chodzi ogólnie o życie. Także wy poczujecie tą energię królowej buław. Ja chcę iść do przodu. Jest mi ciężko, ale trudno, takie jest życie. Mam tutaj balast na plecach. Coś mnie tutaj boli. Jest mi ciężko z jakiegoś powodu. Związkowego, ale trudno. Ja jestem tą królową i ja będę robiła tak, jak ja uważam. Nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Dlatego mamy 6 pucharów. To jest coś związane z przeszłością. Mi się wydaje, że jest już czas rzucić ten balast przeszłościowy, waga. Tu może być ktoś z przeszłości, za kim tęsknicie, o kim myślicie, wspominacie jakieś fajne, tutaj są fajne jakieś wspomnienia, ale to jest dla was już balast, to jest coś, co już wam więcej nie zużyczy, coś, co was ciągnie na dół, taka energia. Mamy 4 buławy. 4 buławy, zobaczymy później, kto jest kto. 4 buławy to jest karta powracania do domu, to jest karta celebracji, to jest karta w sumie związku, budowania podstaw związku. I mi się wydaje, że w tym tygodniu będziecie miały szansę wagi na budowanie jakiegoś związku z kimś, ale wy nie macie być aż tak bardzo ogniste, wy macie budować to powoli, powoli iść do przodu, systematycznie, budować podwaliny pod jakiś związek, ale zobaczymy, czy karty potwierdzą. I na samym końcu wagi, wy będziecie zauważone. Wagi, wy możecie mieć swój fan klub nawet, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, miłosne. Tu jest wagi sukces, triumf w jakiejś, zobaczymy, o co chodzi.
Dobra. Dlaczego mamy tutaj 8 buław? Dlaczego mamy 8 buław? Dlaczego mamy 8 buław? Co to jest za komunikacja? Co tu się będzie działo? Wy możecie się dowiedzieć jakichś tajemnic, wy możecie rozmawiać z kimś na temat jakichś tajemnic, tu są jakieś kłótnie, tu jest jakiś konflikt z kimś, coś, co łamie wam serce, także będzie rozmowy, tutaj mogą być jakieś rozmowy, które będą wam łamały serce, kłótnie, jakieś tajemnice, jakieś niedopowiedzenia, coś ciemnego, co boicie się może nawet jeżeli chodzi o waszą przyszłość uczuciową. To tutaj ja widzę konflikt, tutaj ja, tu może być komunikacja nieciekawa, która może łamać wam serce. Mark. Mark. Waga powie stop. Ja jestem tutaj magiem. Ja kreuję moją rzeczywistość. Jest mi ciężko, ale jeżeli nie będzie kooperacji ze mną, ja zostawiam ten balast, ja rzucam ten balast. Tu jest wam ciężko. Ja widzę tutaj duży ciężar. Duży ciężar. Coś was ciągnie na dół i waga ma już dosyć. Waga chce się pozbyć tego ciężaru. Dlaczego mamy papieża? Waga będzie stała i pilnowała tych wszystkich tradycyjnych zasad, moralnych zasad. Ja chcę mieć normalny związek. Ja jestem materiałem na żonę, ja jestem materiałem na królową domową. Ja chcę być szczęśliwa i ja chcę poczuć się stabilnie. Ja chcę, żeby tutaj w moim związku, w moim domu były jakieś zasady. Jest mi ciężko, ja dalej walczę. Ja może tutaj dyskutuję na ten temat z kimś, nie mogę się dogadać. Jeżeli się nie będę mogła dogadać, jest mi ciężko, trzeba będzie, tutaj nie ma kooperacji, tak jakby waga chciała coś stworzyć, ale nie może, bo tu jest ten ciężar. Ciężarem może być druga osoba, waga. Ciężarem może być ta osoba, która się z wami nie zgadza, bo tutaj jest niezgoda. Tutaj jest niezgoda, która będzie wam łamała serce. Ktoś nie jest na tym samym poziomie, co wy, wagi. Ktoś po prostu nie uważa tak jak wy, jak powinien wyglądać związek. Wy chcecie być szczęśliwe, wy chcecie się zająć domem, rodziną, wy chcecie mieć coś stabilnego, na czym możecie stanąć. Natomiast tutaj jest ten ciężar, który was ciągnie na dół. I waga się zmienia w królową buław, wkurzoną królową buław. Jeżeli nie, zamykam ten rozdział w moim życiu i idę do przodu. Nie będę nic robiła w kierunku danej osoby. Także ja widzę, jeżeli wasza osoba, jeżeli tu jest osoba, która chce wrócić do waszego życia, z którą może jesteście tu na razie w jakimś konflikcie, może dyskutujecie, rozmawiacie na jakiś temat, tu jest bolesny temat, to wy nie będziecie robić nic, żeby ten związek wrócił jeszcze raz, żeby ten związek powstał. Bo ja tutaj widzę ktoś, waga chciałaby, żeby związek wrócił, ale na jej zasady. Natomiast wy tutaj jako królowa buław, dobra, okej, zamykamy ten rozdział. Waga nie robi nic, żeby powrócić. Nie będziecie nic robić. Po prostu może się poddacie, olejecie. Ja nie widzę waszych działań, jeżeli chodzi o powroty. Także wszystko teraz będzie zależało od tej drugiej osoby, czy oni będą chcieli powrócić do was, czy nie. 10 buław. Co to jest za ciężar, waga? To jest związane z tym, żebyście chciały się spotkać ze sobą. Tu jest ten konflikt z osobą. Wy byście chciały mieć taką bardziej lżejszą energię. Tu jest konflikt na temat związku. I wy byście chciały w jakiś sposób spotkać się z tą osobą, spędzić miło czas, ale co jest tylko, to jest tylko konflikt. To jest konflikt związkowy, konflikt na temat, jak wy sobie wyobrażacie związek, a jak oni sobie wyobrażają związek. To jest trochę bolesne, natomiast wy będziecie się poddawać, wy po prostu, ja mam tego dosyć, jeżeli nie rozumiesz człowieku dalej, czego ja oczekuję, a ja oczekuję normalnego związku, ja oczekuję, ja chcę być szczęśliwa, ja chcę się zająć domem, ja jestem cesarzową, więc traktuj mnie jak cesarzową, jeżeli nie, to my tutaj mamy konflikt, to my tutaj będziemy się nie zgadzać i to będzie wam ciążyło, ten konflikt na temat związku, na temat innego podejścia do tego związku będzie wam ciążył. 6 pucharów. Dlaczego mamy 6 pucharów? Dlaczego, waga, masz tutaj 6 pucharów? Wiadomości. Usłyszycie od osoby z przeszłości, którą już dłużej znacie, na temat domu, budowania domu. Ta osoba może wam powiedzieć, mi się wydaje, że wy dalej kochacie tą osobę, ta osoba też was kocha, ale nie potraficie się dogadać. Tu mogą być jakieś rozmowy między wami na temat domu, jak ogólnie sobie wyobrażacie ten dom. Będziecie mogli sobie przypominać, jak było dobrze między wami.
I jest komunikacja, także będzie komunikacja, może jedna z komunikacji będzie bardzo nieprzyjemna, ale wy może się tutaj dogadacie na temat tego, jak wy wyobrażacie sobie związek. Cztery buławy, to jest karta pozytywna, cztery buławy, więc zobaczmy, co tutaj czeka naszą wagę, jeżeli chodzi o sprawy związkowe. Zawód, duży zawód. Wy nie jesteście w stanie budować nawet podstaw, jeżeli chodzi o ten związek. Tu jest koniec. Wy myślicie o końcu, tu się zakończy coś. Koniec z osobą, którą kochacie. Koniec, kropka. Tu nie ma szans na budowę związku, wy nie możecie się dogadać. Jeżeli wy przestaniecie, waga, cokolwiek robić w tym kierunku, żeby jeszcze odnowić ten związek, żeby popracować nad tym związkiem, to ta osoba, ja nie widzę, żeby działała. I tutaj może być ostateczny koniec i brak szansy na to, żeby budować jakikolwiek związek z tą osobą. Koniec. Rycerz denarów. Dlaczego mamy rycerza denarów? Wy możecie mieć dużo rzeczy, spraw do załatwiania, a będzie bolesne również dla was to, że tutaj się coś zakończyło. Natomiast powoli, powoli, wagi, tu idzie do was nowe uczucie, nowa miłość po tym zakończeniu, tylko że wy musicie jeszcze trochę poodrabiać lekcje uczuciowe. Powoli, systematycznie musicie pracować nad sobą i iść do przodu. Wymyślcie, postawcie sobie nowe cele w swoim życiu, trzymajcie się tego, co sobie postanowiliście i czas iść do przodu. Tu po tym zakończeniu, bo ja widzę tutaj zakończenie, tu będzie odnowienie również, tu będzie nowa miłość. Zobaczymy, w czym wy osiągniecie sukces. Co to za sukces? Co to za sukces? Także są kłótnie na temat związku, wy nie możecie się dogadać, także wy myślicie o tym, koniec, kropka, no musi się to zakończyć, niestety. A sukces? Tu jest nowy start. Nie wiem, czy to jest nowy start z tą samą osobą, czy to jest nowa osoba. Nie, na razie słuchajcie, wagi, w następnym tygodniu, niestety, karty są bolesne. Ja wiem, że wszyscy chcą usłyszeć, wszystko będzie ładnie i pięknie. Nie, niestety, wagi, w waszym życiu uczuciowym nie będzie wszystko ładnie i pięknie. Wy zacznijcie kochać siebie, tu jest, będzie zakończenie z tą osobą, ponieważ wy, wagi, już macie dość dawania do tego związku, to wy macie już dosyć działania i budowania. Wszystko dąży do kłótni, tutaj są konflikty, nie potraficie się dogadać, także tu będzie zakończenie tego związku, bolesne zakończenie tego związku. Natomiast, wagi, tutaj będzie czas dla was, żebyście się zakochały same w sobie i darzyły się tym uczuciem. Ja tutaj widzę, waszym sukcesem będzie to, że wy będziecie, wy tu macie trochę negatywne myśli, dlatego wy musicie spędzić czas trochę sam na sam. Tu was coś olśni, że po prostu nie warto walczyć, non-stop walczyć, nie warto mieć tych kłótni, te konflikty. Tu jest coś bolącego. Ten związek jest dla was ciężarem i będzie lepiej dla was, wy się tutaj uwolnicie, poznacie prawdę i uwolnicie się od związku poprzez samotność. Także musicie przerobić lekcję trochę samotności, wagi, w tym tygodniu. Tu jest coś nowego. Na razie nie widzę nowych kandydatów. Widzę tą osobę z przeszłości. Widzę komunikację, która może być nie za fajna. I mi się wydaje już, że będzie się kończyć ta komunikacja. Wy postanowicie w swojej głowie, tu jest zakończone. Tu już nie ma dalszej drogi. Tu nie ma dalej, jak budować tego związku. Tu nie ma podstaw do budowania tego związku. Ja chcę być szczęśliwa, ja chcę mieć poważny związek, nie dostaję tego związku, więc no trudno. Dobra, wagi, ale zobaczymy jeszcze, jakie są intencje waszej osoby, zobaczymy, co oni myślą, co ta osoba myśli, co ta osoba czuje i co ta osoba chce zrobić. Także zobaczmy jeszcze tą waszą osobę. Zobaczmy jeszcze tą waszą osobę. Osoba wagi. Co oni myślą, co oni czują i co oni zrobią w waszym kierunku w tym tygodniu? Waga. Co oni myślą? Słuchajcie, co oni myślą? Oni tęsknią za wami, oni nie są zadowoleni z sytuacji, oni są zamknięci w sobie, nie gadają, nie otworzą się, nie powiedzą wam nic, oni są zblokowani, oni czekają na podjęcie decyzji, oni nie chcą podjąć ważnej decyzji, jeżeli chodzi o was, ale to są osoby bardzo zblokowane. Oni mogą również się trzymać was, ale nie otworzą, że tak powiem brzydko, gęby, żeby wam cokolwiek powiedzieć. Ta osoba siedzi naburmuszona,
apatyczna, nic nie robi i się zastanawia, jaką decyzję podjąć względem was. Co oni do was czują? Co oni do was czują? Oni uważają, tu jest ta Wagusia, kochana Wagusia, ona mi dawała dużo, dużo miłości, ja chcę z nią porozmawiać, oni by chcieli porozmawiać, bo Waga była moim spełnieniem marzeń. To była dobra osoba, dobra kobieta, dobry mężczyzna, chcę z tą osobą się komunikować, to jest spełnienie moich marzeń, to ona, ta Waga wszystko ma, ale jestem tak uparty, albo jestem taka uparta, że ja nie będę się odzywała do Wagi, podejmuję decyzję. Co oni zrobią? Co oni zrobią w waszym kierunku? Słuchajcie, oni mogą wyjść z rozmową, ale tutaj będzie chyba czas, żeby odejść. Oni mogą was... Oni mogą rozmawiać o związku, ale oni mogą również powiedzieć, że ja odchodzę od tego związku. Dlaczego oni są tak zamknięci i uparci? Oni was kochają, oni wiedzą, że to... Wiecie co, ja mam takie wrażenie, że oni czekają na wasz ruch, Waga. Ja uważam, że oni czekają, że ta Waga jest po prostu bardziej miątka i ona przyjdzie do mnie, bo ja się do niej nie będę odzywać i Waga jest dobrym człowiekiem, więc Waga przyjdzie do mnie i będzie mnie prosić, proszę wracaj, w ten sposób. Tęsknię za tą Wagą, bo Wagę kocham, ale jestem tak uparty, że ja będę czekał, aż ona się zbłaźni i przyjdzie do mnie. Także oni będą czekać z podjęciem decyzji. To są dobrzy manipulatorzy, Waga. Oni nie odzywają się tylko dlatego, żeby po prostu zobaczyć, jak wy zareagujecie. Waga jest dobra, ale mi się wydaje, że Waga wbiła mi te miecze, 10 mieczy w plecy. Waga jest kochana, ale tutaj się coś zakończyło, to jest bolesne. Ja nic nie zrobię, bo czekam, aż to Waga przyjdzie do mnie. Ich również może to olśniło, że oni za mało dawali do tego związku. Albo oni po prostu chcą brać i brać i brać. Nie. Oni planują odejść. Oni planują zostawić ten związek. Oni chcą, oni się uczuciowo odcinają. Oni uczuciowo się odcinają od was, Wagi. Oni mogą napisać wam jakiś SMS z komplementem i tak dalej, bo wy jesteście bardzo atrakcyjne. Ale oni chcą zacząć coś nowego, iść gdzieś dalej. Jeżeli chodzi o ten związek, to na razie oni nie chcą być w związku z wami. Oni nie widzą przyszłości, jeżeli chodzi o ten związek i oni będą się wycofywać emocjonalnie z tego związku. Zobaczmy, co czeka dalej ten związek. Co was czeka? Co czeka ten związek ogólnie? Wagi. Co czeka ten związek? Co dalej czeka ten związek, Wagi? Waga i ich osoba. Co czeka ten związek? Mamy zawieszenie, mamy wisielca. Waga się wkurzy. Tu może być rozmowa, ale to będzie chłodem tutaj powiało. Waga nie bierze żadnych takich bzdur. Albo rozmawiamy. Tu może dojść do rozmowy, ale nie na razie, może nawet nie w tym tygodniu, bo tutaj ja widzę zawieszenie. Waga się wkurzy. Tu może być powrót, bo mamy, tu będzie podejmowanie ważnej decyzji. Jestem ciekawa, w jaką stronę, bo was tutaj olśni. Wy zobaczycie prawdę w tym tygodniu na temat tego związku. Tu może być chęć powrotu, ale na razie jest cisza i Waga, wy nie będziecie działać w kierunku tej osoby na pewno. Wy nie będziecie działać w kierunku tej osoby. Tu będzie czekanie, bardziej wy będziecie czekać i oszacowywać, co dalej robić z tym związkiem. Wy będziecie w swojej energii i was tutaj olśni. Może tutaj trzeba będzie porozmawiać szczerze, a jak nie, to Waga idzie do przodu, zaczyna swoje życie na nowo. Nowy pomysł wpada do głowy, trzeba iść do przodu. Ta osoba może być bardzo zimna w stosunku was i czekać, nic nie robić, leniwa również. A Waga, wy będziecie po prostu sobie odpływać gdzieś dalej, koniec.
Natomiast trzeba będzie uciąć już tego diabła i tą obsesję tego eksa, koniec. Także w tym tygodniu ja tutaj widzę takim chłodem powiało, jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Tu będzie odcinanie się od diabła. Wy zobaczycie sytuację, jak tak naprawdę wygląda. Powroty? Jeszcze nie, tu będzie czekanie. Także tak zostawiam wagi, moje kochane, to czytanie. Dajcie mi znać, co myślicie. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam Was również dzisiaj na live'a, godzina 5 czasu angielskiego i godzina 18 czasu polskiego. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za oglądanie, buziaki, pa, pa.